Dzień dobry, nazywam się Łukasz Przybyło. Są dzisiaj ze mną pan profesor Jarosław Centek, pan profesor Łukasz Nadolski, pan redaktor naczelny wydawnictwa Tetragon Tadeusz Zawadzki. Dzień dobry wszystkim. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby opowiedzieć trochę o źródłach do wojen izraelsko-arabskich. Będzie to też szansa na to, żeby opowiedzieć o naszym projekcie wydawniczym, który mieliśmy w zamyśle już od wielu lat, a który właśnie zaczęliśmy realizować. Chodzi mi dokładnie o historię wojny Jom Kippur, która mamy nadzieję, że pierwszy tom ukaże się jeszcze w tym roku. Jest to pierwsza z cyklu prezentacji, mam nadzieję, dotycząca tego, co się tam wtedy wydarzyło. Ten projekt będzie miał prawdopodobnie cztery tomy. Pierwszy tom, Droga do Jom Kippur, ten tom będzie opisywał wszystkie strony konfliktu, czyli Izrael, Egipt i Syrię. W tle będą oczywiście supermocarstwa i inne państwa regionu. Natomiast kolejne tomy, drugi i trzeci, będą opisywały przebieg wojny. W tomie czwartym, który jest jeszcze dzisiaj dopiero w zarysie, myślimy o nim, w nim zawrzemy studia, na przykład dotyczące rozwoju wojny pancernej, o rozwoju sprzętu, o wpływie przeciwpancernych pocisków kierowanych czy rakietowych zestawów przeciwlotniczych na doktryny, strategię, na to, jak wyglądała sztuka wojenna po wojnie Jom Kippur. W związku z tym, że jest to konflikt bliskowschodni, w którym trudno jest o źródła z kilku względów. Oczywiście te państwa toczą ze sobą wojny od połowy XX wieku, więc w naturalny sposób zamykają swoje archiwa, a ich oficerowie, żołnierze, politycy raczej wydają źródła, pamiętniki, książki, opracowania w swoich językach, które dla nas są dość trudno dostępne. Tak? O tym będzie mówił zarówno Tadeusz, jak i Jarek. Mamy niedostępne archiwa ze względu na tajność. Tak? Izrael jest bardziej otwarty. Tam się ukazuje więcej książek, pamiętników, dokumentów szczebla rządowego czy z poziomu sztabu generalnego, ale też i jednostek. Więc trochę jesteśmy skazani na jednostronny obraz tej wojny. Ale dzięki temu, co zrobiliśmy, a co chcemy dzisiaj Państwu przedstawić, to mamy nadzieję, że ten obraz będzie zdecydowanie ciekawszy i głębszy niż to, co do tej pory prezentowano chociażby w literaturze anglojęzycznej, która w pewnym momencie była jedynym źródłem możliwym do tego, żeby się czegoś o tych wojnach dowiedzieć. I niektóre z tych książek stały się nawet paraźródłami. Przykładem jest książka pułkownika Dupła, który wydał swoją książkę, którą widać teraz na środku ekranu już lata temu, a dalej ona pozostaje dla niektórych piszących o tych wojnach kluczowym i głównym źródłem informacji i wiedzy o tym, co tam się wtedy wydarzyło. No ale weszliśmy już w inną erę, w erę informatyczną i dzisiaj mamy do dyspozycji różne środki techniczne, które nam umożliwiają spojrzenie w głąb tych armii, społeczeństw, polityk, historii, zarówno izraelskiej, jak i arabskich, no, dzięki językom ojczystym, które da się rozpracowywać. Przykładem może być Google Translate, tak, który nam pomaga w tym, aby te rzeczy sobie tłumaczyć i lepiej zrozumieć. Tadeuszu, mógłbyś kilka słów powiedzieć o elektronicznych tłumaczach, jak oni dzisiaj działają i o czym myślą, a może i marzą? Słuchaj, więc to jest trochę tak, że zanim o tłumaczach, to trzeba powiedzieć o OCR-ach. Dwa słowa przynajmniej, bo większość rzeczy, które
się pojawiają w sieci, to są głównie skany książek, dokumentów i tak dalej, w różnej bardzo jakości oczywiście. I tu no, są konieczne, że tak powiem, oprogramowanie do rozpoznawania tekstu. Nie każdy rozumie te różne dziwne języki typu hebrajski, arabski czy pisma sanskryckie, czyli Indie i Bengal na przykład. I tutaj oczywiście to, czym my się najczęściej posługujemy, to jest FineReader, który zresztą ma bardzo przyjemną funkcję rozpoznawania tekstu od razu z ekranu. Więc nie trzeba robić skanu, wystarczy, że jeżeli ktoś gdzieś tam powiesił książkę czy cokolwiek, to można sobie zaznaczyć fragment ekranu, przenieść do schowka i tak dalej. Natomiast drugim, który ma dużo bogatszy zakres rozpoznawanych języków, ale jest trochę trudniejszy w obsłudze, bo to działa z terminala, komendami, trzeba tam, no, nie jest to jakaś wielka magia i wielka wiedza, ale dla niektórych może być to trudne. Ma jeszcze dodatkową taką zaletę, że jest po prostu bezpłatny i to się nazywa Tesseract. No i jak już mamy sobie taki tekst rozpoznany, oczywiście jest najbardziej popularny translator Google'a. Jest translator Microsoftu, w tej chwili sprzężony bezpośrednio z Wordem. Poza tym no, do języków posługujących się europejskim, znaczy inaczej, do niektórych języków europejskich i na przykład wydaje mi się, że z języka angielskiego, niemieckiego czy rosyjskiego lepiej tłumaczy Pons. Jest no, nawet znana firma, która wydaje, specjalizuje się w słownikach i też mają swoją stronę. Te translatory są coraz inteligentniejsze. To znaczy zbierają informacje od użytkowników, same się uczą, są jakieś tak algorytmy uczące i robią to coraz lepiej. No z pewnego punktu widzenia dla nas niestety, ale może i dobrze, głównie w języku angielskim, dla nich język polski jest za mało użytkowników, żeby to naprawdę dobrze działało. Więc lepiej tłumaczyć z założenia na język angielski. Chociaż, ale Tadeuszu, trzeba tu dodać, że te tłumaczenia są jednak na takim poziomie, że jeżeli tłumaczący nie ma pojęcia o temacie, to tak, może go doprowadzić na bardzo duże manowce. Do tego zmierzam powoli. Fakt, one nie są na tyle, tym bardziej, że my się poruszamy w takim obszarze dość specyficznego słownictwa, specyficznej terminologii, więc one co jakiś czas się na tym wywalają, trzeba je poprawiać, więc trzeba mieć jakieś pojęcie o tym, co jest tłumaczone, bo inaczej to wychodzą różne dziwne rzeczy. No, ja ostatnio tłumacząc z bengalskiego zobaczyłem coś tam ostatnio, jakieś polowanie na tygrysy. Gdybym nie wiedział, że taki przydomek czy taką nazwę nosił jeden z batalionów strzelców bengalskich, to bym nie zgadł, że chodzi o jeden z ich bojów, tak? No, coś dziwnego, pojawiają się jakieś dziwne rzeczy, szczególnie przy nazwach geograficznych, na to trzeba być wyczulonym, bo wiele nazw geograficznych oczywiście jest tłumaczonych na, może być bezpośrednio przetłumaczonych na coś, co no, no chociażby nasza wola, tak? Dla Polaka to będzie jasne, wola Jana, a po angielsku to już będzie coś innego być może, tak? Po przetłumaczeniu. Zresztą tutaj widać nawet na tym przykładzie, który jest na slajdzie, że Aman został jako Armenian Research Department przetłumaczony. Także... Tak, no to są jeszcze kwestie właśnie też błędów OCR-u. Czasami bardzo jakieś takie, no przepraszam, się poruszamy teraz w kwestiach technicznych czysto, ale to jest bardzo istotne, dlatego że nawet drobne błędy, szczególnie właśnie w takich językach jak właśnie hebrajski, arabski czy wszystkie pisma sanskryckie, czy w ogóle wszystkie języki oparte, które się posługują alfabetem arabskim czy pismem arabskim lub jego mutacjami, jak na przykład urdu, no tam jest problem różnych znaczków, które mocno potrafią zmodyfikować słowo.
I czasami tego, jeżeli oprogramowanie tego nie wyłapie lub błędnie zinterpretuje, potrafimy mieć zupełnie coś innego niż to powinno być, dlatego no, nie można robić tego no, bezkrytycznie, tak? Trzeba się temu uważnie przyglądać temu tłumaczeniu. Teraz Jarku, mam do ciebie pytanie. Czy ty korzystasz z tłumaczy, czy już czytasz bezpośrednio z książek? Korzystam. Wprawdzie w coraz mniejszym stopniu, ale jest to jednak dużo szybsze i pozwala mi wychwycić te fragmenty, na których trzeba się skupić. No bo wiadomo, że w książce nie wszystkie informacje są równo istotne, więc wrzucenie całej strony w translator pozwala mi wychwycić to zdanie, nad którym się muszę szczególnie na przykład pochylić, żeby dojść do wniosków, których potrzebuję. Także wciąż z nich korzystam, może z hebrajskiego już teraz mniej, ale z arabskiego to jest rzecz nadal niezbędna. A i też widzę błędy, które czasem są popełniane. Właśnie nie tylko tłumaczenie nas własnych, tak, ale czasem zaimki dzierżawcze, które w tych językach są doczepiane na końcu wyrazu, on po prostu dziwnie interpretuje. Też weźcie pod uwagę, że w arabskim i hebrajskim nie ma, no z wyjątkami, tak, długie są, ale krótkich samogłosek nie ma, w związku z tym szansa, że jest wyraz, który się zapisuje tak samo, znaczy coś zupełnie innego, jest całkiem spora. I po prostu trzeba znać ten wyraz mniej więcej, żeby móc poprawnie zrozumieć, o co chodziło. Czy krótka nauka języka, ja wiem ze swojego przykładu, uczyłem się krótko języka hebrajskiego, ale pozwoliło mi to opanować alfabet, podstawowe formy gramatyczne. Dzięki temu potrafię rozróżniać te litery i wiem, że na przykład spacja właśnie w OCR-ze nie powinna tu się znajdować, albo łatwiej mi jest nawigować po hebrajskiej Wikipedii, no to przynajmniej te rudymentaria wiedzy o języku są tu na miejscu. Na pewno ten brak utrudnia pracę, ale nie uniemożliwia, prawda? Nie, no oczywiście, że tak. Nie, bez znajomości jakiegokolwiek języka myślę, że da radę, ale jest to dużo bardziej pracochłonne i co ważniejsze z naszego punktu widzenia, bardziej jesteśmy podatni na popełnienie błędów. Nie? Im lepiej w języku, głębiej wejdziemy w znajomość języka, tym bardziej jesteśmy w stanie poprawić ewentualne błędy Google Translate czy innego translatora elektronicznego. A teraz chciałbym od razu przeskoczyć do innego źródła wiedzy, jaki mamy. Wiemy, że Rosjanie na Bliskim Wschodzie działali bardzo aktywnie w latach 50., 60., 70., zaopatrywali państwa arabskie i ich armię w nowoczesny sprzęt wojskowy. Nasza armia działała na podstawie rozwiązań doktrynalnych armii radzieckiej, tak? Podobnie przetwarzali tą doktrynę Arabowie, czyli mamy wspólne jakby źródło, tak? Wydaje się, że dla badaczy na przykład z Zachodu są to źródła dość dalekie, trudne też do skorzystania, chociażby też ze względu dla nich na barierę językową. Czy to warto wykorzystywać? Czy mamy dostęp do tych danych, do tych książek, opracowań? No mamy, tak? Tadziu? Mamy i mamy coraz szerszy. No oczywiście ten problem dotyczy nie tylko badaczy z Zachodu, w tej chwili w Polsce też mało kto się uczy rosyjskiego, a to jest znowu bariera jeszcze alfabetu, tak, czy zupełnie innych liter. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało, chociaż mnóstwo, to jest trochę dziwne, bo tam jest taka dziwaczna jakby polityka, raz popuszczają, raz nie, czas niektóre rzeczy przemykają się, niektóre nie. Teoretycznie nie ma, ściśle tajne dokumenty nagle ni stąd, ni zowąd potrafią się pojawić w sieci. A trzeba tu akurat, zresztą nie tylko dotyczy to rosyjskiego, w ogóle trzeba mieć dużo cierpliwości i czasu na, jak ja to nazywam, trałowanie. To jest kwestia raczej techniki poszukiwania niż czy umiejętności wyszukiwania po słowach kluczowych nawet języku kompletnie nieznanym. I znajdą, no takim dla mnie cudnym znaleziskiem na przykład była historia, tu po arabsku pisana historia lotnictwa irackiego, która gdzieś tam, prawda, nam się do roku 2003 chyba, no super. Z rosyjskich dokumentów bardzo różne dziwne rzeczy się znajduje, dużo wspomnień, no i fora internetowe i strony internetowe, no w tej chwili coraz więcej jest nie tylko książek poświęconych, ale one też częściowo są oparte na tych materiałach, które się pojawiły w sieci. Fora kombatantów
stowarzyszeń kombatantów tam, a to z Afryki, a to z Egiptu, a to z Wietnamu, a to skądś tam. No, w końcu tych kombatantów trochę było. Jest. No i oni teraz już zaczynają publikować wspomnienia, jakieś tam spisane, czy jakieś opowieści, czy jakieś wywiady. Jest tego dużo. Oczywiście nie wyczerpuje to tematu, pewnych rzeczy nie wiemy i wiedzieć chyba długo nie będziemy, bo raczej nas do archiwów nie wpuści. To w zasadzie tyle. No, technika jest, technika poszukiwania przede wszystkim tu się kłania. Okej. Okay. Chciałbym teraz przejść z powrotem do naszej prezentacji. Na zdjęciu widzimy tutaj zespół badawczy, który jeździł do Izraela. Bywaliśmy w Izraelu, jeździliśmy tam wielokrotnie, spotykaliśmy się tam z admirałami, generałami, ale też i oficerami, żołnierzami, którzy walczyli w wojnie Jom Kippur. Niemniej jednak głównie byli to generałowie. Tutaj na zdjęciach widać generała majora Hakonena, generała brygady Cwike Kantora, a odwróconego do nas w niebieskiej koszulce na tym dużym zdjęciu generała brygady Ashera. Oglądamy sobie mapy przed wypadem na Golan i tak swego rodzaju podróżą historyczną, którą odbyliśmy kilka lat temu w tamtym regionie. Zebraliśmy bardzo dużo wywiadów, linki do nich można znaleźć na stronie Tetragonu. Część z nich opublikowaliśmy w Komandosie. Jest nawet tego całkiem sporo, mamy tego na dyskach tych nagrań całkiem dużo. Pozwoliło nam to w znaczący sposób ubogacić nasze dotychczasowe książki, ale też i pozwoliło nam na lepsze zrozumienie tamtego regionu, bo jednak być na Golanie i zobaczyć pola bitew, często na przykład ty, Łukaszu, wyobrażałeś sobie Golan zupełnie inaczej, zanim tam pojechałeś, prawda? Tak, zgadza się. Miałem wrażenie, że to jest teren zdecydowanie bardziej pagórkowaty, tak bym powiedział, więc jak tam się znaleźliśmy i zobaczyliśmy tą taką bliżej do patelni niż do terenu pagórkowatego, to też człowiek zaczyna mieć inny obraz sytuacji i zrozumienie na przykład, dlaczego czołgi odgrywały tam tak ważną rolę. Te wyjazdy miały kapitalne znaczenie, rozmowę z tymi ludźmi, często z ludźmi, o których pisaliśmy wcześniej i mogliśmy się z nimi spotkać, porozmawiać i dowiedzieć się wielu rzeczy. No tutaj jeśli chodzi o Izraelczyków i jak gdyby rzeczy, które ja się zajmuję, czyli kwestie lotnicze, czyli jak to się stało, że to lotnictwo izraelskie w tych pierwszych dwóch dniach wojny szczególnie poniosło takie straty i no, nie potrafiło wpłynąć skutecznie na przebieg wojny. Wiele odpowiedzi znaleźliśmy rozmawiając z oficerami izraelskimi, którzy byli całkiem otwarci i przekazywali nam naprawdę masę informacji, które miały dla nas i dla naszych badań duże znaczenie. Pamiętam, jak pierwszy raz pojechaliśmy, nocowaliśmy, wynajęliśmy mieszkanie w straszną dziurę w okropnej dzielnicy Tel Awiwu. I generał Kahalani, tutaj widoczny na zdjęciu po lewej stronie, przyjechał do nas, żeby dać nam krótki, nawet nie wywiad chyba, tylko mowę wygłosić. Rozglądał się po tamtym mieszkaniu z dużym niesmakiem. Potem udało nam się jednak ten Izrael trochę lepiej zbadać i następnym razem było już całkiem nieźle. Tobie, Jarku, podobały się nasze wypady do Izraela? Rozwinąłeś swoje umiejętności językowe? Zdecydowanie, przełamałem się, pamiętam za jednym razem Slicha Eifoash Rutim, przepraszam, gdzie jest ubikacja, to było takie, gdzie każdego zagadywałem, odpowiedź już niekoniecznie byłem w stanie zrozumieć, ale bardziej z mowy ciała, ale tak, to było pierwsze zdanie, jakie powiedziałem po hebrajsku do Żyda i nie w ramach wymiany językowej, tylko tak po prostu na tym, także to mi rzeczywiście dużo, dużo dało, bardzo mi ja wspominam. No i zebraliśmy rzeczywiście bardzo, ale to bardzo dużo materiałów. To są dziesiątki godzin wywiadów, które no wnoszą, mamy wrażenie, bardzo wiele do historii tego konfliktu. Tak jest, samo zobaczenie tego terenu, no, wzgórza Golan, to nazwa hebrajska mówi Ramata Golan, czyli płaskowyż Golan, tak? Po polsku ktoś to dziwnie przetłumaczył, co nam wszystkim chyba jakoś zaburzyło
wizję tego terenu i ta konfrontacja właśnie tego płaskiego stołu z tymi pozostałościami wulkanów piętrzącymi się prawie że pionowo czasami w górę, to jest taki najbardziej chyba namacalny i widoczny zysk tych naszych wypraw, jeżeli chodzi o rozpoznawanie terenu. Tadeusz zapewne by skomentował, że trzeba czytać mapę. Właśnie chciałem to powiedzieć, że to jest właśnie dobry moment, żeby powiedzieć o jeszcze jednym źródle, o którym nie mówiliśmy, czyli o mapach, których znowu, jak się wie, gdzie szukać, to można znaleźć mnóstwo i to bardzo, nawet Izrael można w tej chwili zobaczyć w pokryciu w 50, czyli 1 do 50 tysięcy. Cały Izrael, łącznie z zaznaczonymi polami minowymi, bo tam wchodzić nie wolno. Z przyczyn oczywistych. Jest sporo portali różnych. Niestety mój ulubiony rosyjski portal Loadnet, który Loadmap.net, który, w którym można było znaleźć mapy całego świata wyprodukowane przez sowiecki jeszcze sztab generalny, zaniknął, ale ponieważ w przyrodzie nic nie ginie, to jego miejsce zajmują, widzę powoli inne portale, więc nie jest źle. W każdym razie też uważam, szczególnie znowu to, co powtarzam wielokrotnie, w naszej działce, tej, którą my się zajmujemy, czyli historii wojsk, wojen, wojskowości, działań, praca bez mapy w zasadzie dyskwalifikuje badacza. Prawda. Brak wyobraźni przestrzennej, brak wiedzy o odległościach, o tym, jak wygląda pokrycie terenu, przestrzeni. Łukasz tu wspomniał o tym, że sobie inaczej wyobrażał. Ja też sobie inaczej wyobrażałem wzgórza, ale dopóki nie musiałem narysować mapki do twojego artykułu. I nagle stwierdziłem, że on jest, że wzgórza Golan są płaskie. Do twojego artykułu tam o, ja już nie pamiętam cię go, tak. Więc... Do poligonu. Do poligonu, no tak. Nagle się okazało, że te wzgórza są właściwie płaskie, że tam nie ma wzgórz, poza paroma pojedynczymi punktami. Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Będziemy utrzymywali tę konwencję raczej krótkich spotkań, żeby utrzymać naszych słuchaczy w łatwości zrozumienia tego, ponieważ długie programy jednak powodują dekoncentrację. Mamy nadzieję, że ten, no nie teledyskowy, ale jednak krótsza forma państwu się spodoba. Panom bardzo dziękuję za udział. Będziemy kontynuowali, będziemy rozmawiali jeszcze w kilku różnych gronach, dlatego że autorów naszych książek dotyczących serii historii wojny Jom Kippur jest jeszcze kilku. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.